dobre. Jesteśmy w strefie, gdzie przyjeżdżają pacjenci. Jest to taka nasza strefa triażu, czyli takiej segregacji medycznej. Adam Rzyszka, Medevac Hub Team Leader. Na co dzień zarządzam projektem hubu ewakuacyjnego w Rzeszowie Wiasiące. Hub powstał w odpowiedzi na potrzebę stworzenia miejsca, które będzie zabezpieczać pacjentów w trakcie ich medycznej podróży z Ukrainy. Fundacja PCPM, która jako jedyna w Polsce posiada certyfikowany przez Światową Organizację Zdrowia medyczny zespół ratunkowy. Byliśmy w stanie stworzyć w ciągu kilku dni takie miejsce. Będzie dwóch pacjentów leżących. Сам Запоріжжя отримав поранення великокаліберною артилерією, був дуже швидко евакуйований, поранення на руці дуже серйозне. То в такому випадку я тут зараз буду вичитувати ім'я і прізвисько, фамілія, і буде тут вас евакувати. Mateusz Stojanowicz, jestem ratownikiem medycznym. W chwili obecnej pełnię funkcję koordynatora medycznego w Medevac Hub Rzeszów Jasionka. Mamy bardzo szeroki profil pacjentów, lecz myślę, że więcej niż 50% to są jednak rany urazowe, głównie amputacje kończyn górnych i dolnych, po strzałach rakietowych lub po postrzałach bronią. Są to dorośli, są to dzieci. Jest wielu pacjentów, którzy posiadają oparzenia w wyniku różnego rodzaju ostrzałów rakietowych. Są to pacjenci, którzy nie mogą kontynuować skomplikowanego leczenia onkologicznego w swoim kraju. Dzięki. Czy potrzebujesz jakiejkolwiek pomocy przyniesienia? Pewnie tak, nie? Dobra. Ja przyjechałam сюди z synem. Razem z tą wojną zaczęła się i nasza wojna. My dowiedzieliśmy się o nasz diagnoz. Це було в 22-му році, в червні місяці. Лікувалися в себе, в Запоріжжі. Потім я вирішила звернутися до Києва. Лікувалися там. Але наш лікар попередив, що подальше лікування не дасть ніяких позитивних результатів, то потрібно буде їхати тільки за кордон. З різних міст в Україні пацієнти са евакуовані до так званих локальних хабів. Наприклад, таким хабом є місто Львів. З Львова са вивожені конвоєм медичним, таким спеціальним конвоєм амбулансів і автобусів медичних. Приїжджають наступні до Рішова. В Рішові зостають тутай в медичному хабі евакуаційним через добу. Ми маємо час, аби пацієнтів збадати, уділити їм спача психологічного. Nazywam się Maryna Kuzman, jestem psycholożką, traumoterapeutką. Część osób bardzo często ma zdiagnozowany się stres pourazowy. Ktoś na przykład może przyjechać i mieć ataki paniki. Dlaczego ma być psycholog, żeby pomóc i stabilizować stan tego pacjenta? Zapewnić im wyżywienie, zakwaterowanie członkom rodzin i następnego dnia specjalny samolot medyczny ewakuuje ich z lotniska w Jasionce do kraju docelowego, tam gdzie jeden z krajów zaoferował im leczenie i dalszą pomoc. Hub powstał głównie w celu wsparcia pacjentów, którzy są ewakuowani, ale też jego celem jest odciążenie polskiego systemu opieki zdrowotnej. I tutaj dzięki potężnej pracy urzędników Ministerstwa Zdrowia udało się stworzyć to miejsce. Pacjenci, którzy są ewakuowani w trybie pilnym, bez tego miejsca i bez pomocy Unii Europejskiej, trafialiby prawdopodobnie do polskich szpitali, ponieważ jesteśmy najbliższym, największym sąsiadem. Więc naszym celem jest zapewnienie pewnego rodzaju buforu w momencie, kiedy nastąpiłaby eskalacja działań, abyśmy mogli przyjąć na tyle dużą liczbę pacjentów, żeby nie zablokować polskich szpitali, aby zapewnić płynny ruch pacjentów z Ukrainy dalej do Unii Europejskiej.